Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który dzisiaj zaplanowaliśmy i Państwu proponujemy. Nowy Kulturkampf, czyli walka o kulturę we współczesnej Polsce. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie. Witam. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i jest też wykładowcą w naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, dzisiaj nowy Kulturkampf, czy walka o kulturę, bo tak sobie zajrzałem do tych czasów. Myślę, że jeżeli ktoś już ma dostęp do książek, do różnych pozycji, to można już z różnych stron też sięgnąć do wiedzy na temat tego, co kiedyś stało się w Prusach, lata 70., 80. XIX wieku. Kulturkampf to po niemiecku walka o kulturę. Czy mówiąc o tym, co współczesnym ktoś bazuje, bo dzisiaj też dostrzegamy to w tej przestrzeni życia naszego, chociażby społecznego, politycznego, życia kulturalnego, gospodarczego, jakiegokolwiek, myślimy, czy ktoś bierze jak gdyby i zapożycza to, co już komuś się kiedyś udało, tak? Bo ta rewolucja, te przemiany w życiu społecznym, w życiu kulturowym, no nie dzieją się dzisiaj, tak? Nie jest to tak, że przychodzi teraz ktoś do władzy, ma większy wpływ na nas, Polaków, ale pewnie gdzieś skądś czerpie tą wiedzę czy zdolność do takiego czy innego układania życia naszego społecznego. Oczywiście historia ma potężne tutaj znaczenie, jeśli idzie o pewną tradycję walki z Kościołem, bo to była walka o kulturę, dodajmy, z Kościołem, i to nie byle jakim, bo Kościołem katolickim. Czyli to nie było gdzieś, można powiedzieć, takie ujęcie o kulturę w ogóle, tylko z myślą o tym, żeby odsunąć Kościół, tak, od wpływu na życie społeczne. Tak. To oczywiście tradycje są jeszcze z czasów rewolucji francuskiej, troszkę z czasów protestanckich, ale jeśli bierzemy pod uwagę takie mocne zmaganie z Kościołem, to rewolucja francuska niosła tę tradycję. Natomiast sama definicja Kulturkampfu, język niemiecki, więc mamy do czynienia po zjednoczeniu Niemiec po 1871 roku, kiedy Bismarck w pewnym momencie diagnozuje, że Kościół katolicki jest za bardzo autonomiczny w stosunku do państwa i zbyt promuje takie autonomiczne instytucje i różne ruchy społeczne w Zjednoczonych Niemczech. I sprzymierza się z liberałami, a liberałowie mają tę klasyczną tradycję walki z Kościołem w tym życiu publicznym. I mamy bardzo ostre ustawodawstwo, prześladowanie Kościoła, a przy okazji, i to jest niezwykle ważne, jeśli będziemy chcieli dojść i zrozumieć to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, walki z polskością. Znaczy, on doskonale rozumiał, że z jednej strony chodzi o to, ażeby wypchnąć Kościół z całego życia niemieckiego, tego życia publicznego, a z drugiej strony, ponieważ chodziło o germanizację tych terenów zabranych Polsce, wiedział, że niszcząc Kościół, zniszczy polskość na tych ziemiach. Czyli u nas jeszcze dodatkowo ten element walki z polskością, z tym, co można powiedzieć, no dzisiaj patriotyzmem, z tym naszym patriotyzmem dobrze rozumianym, tak? Dokładnie tak, ponieważ kultura polska absolutnie, i on doskonale to rozumiał, tak jak rozumieli to hitlerowcy, łączy się z katolicyzmem, że to jest ta istota tej kultury, że polskość i katolicyzm jest w jakimś sensie nierozłączna. I w tym momencie, uderzając w samo jądro tej kultury, czy uderzając w Kościół, uderzając w katolicyzm, uderzy w polskość. To się nie udało, bo pamiętajmy o tym, że to poparcie na Śląsku, w Poznańskim dla Kościoła, ono również miało miejsce w okresie międzywojennym, to silne przywiązanie było związane z tym okopaniem się wokół Kościoła i obrony polskości. A więc obrona polskości to i obrona Kościoła, to jest jak gdyby w pewnym związku. Ale jak to skutkowało, można powiedzieć, w samych Niemczech, tak? Pan mówił Zjednoczone Niemcy i próba teraz narzucenia pewnie światopoglądu, tak? Pewnego funkcjonowania w jakichś ramach narodu niemieckiego, a że można powiedzieć, myśmy byli pod panowaniem Prus,
w Polsce, to jeszcze ten wpływ na nas. Co działo się wtedy? Chodziło o pewną taki biurokratyzm, bizantynizm niemiecki, czyli generalnie wyeliminowanie katolickiej partii Centrum. Ona wtedy przede wszystkim miała i w duchowieństwie, i w szczególności w Bawarii poparcie i zmarginalizowanie jej na scenie politycznej. Przy czym ta konsekwentna walka tutaj z Kościołem i z wpływami katolików, ona owszem skutkowała likwidacją zakonów, aresztowaniem wielu księży i biskupów i tak dalej, i tak dalej. To były bardzo takie nieprzyjemne rzeczy, ale w pewnym momencie doprowadziła jednak Bismarcka do klęski, bo on zdiagnozował, kiedy wyszli jeszcze socjaliści na scenę publiczną, że nie da się dalej kontynuować tej walki, bo on sam był konserwatystą tylko protestanckim, no ale trzeba jednak uspokoić tę sytuację. Tu się do końca nie udało. Do tego wróci później Goebbels w latach 30., kiedy papież wyda encyklikę Mit Brennen der Sorge, a więc przeciwko narodowemu socjalizmowi i zacznie pewną walkę z Kościołem, ale to jest jedna z odsłon tego Kulturkampfu, bo pamiętajmy, że w Europie to się działo w różnych krajach. Bo żeby zrozumieć, jak to przyszło do Polski w różnych momentach dziejowych i we współczesności, trzeba widzieć, że na przykład tą falą zainspirowane były też środowiska wolnomularskie, w szczególności liberalne, antyklerykalne we Francji. Czyli mamy rozumieć, że teraz myślimy o tym, że ktoś zapożyczył to, tak? Wyzwoliliśmy się spod Prusów, spod wpływu niemieckiego, ale jak gdyby ktoś znowu sięga po ten sposób walki, tak? Czy budowanie życia społecznego i chce wprowadzić je, można powiedzieć, w funkcjonowanie w państwie polskim. To mamy jeszcze państwo francuskie, wtedy państwa polskiego nie ma, aczkolwiek Francja to jest model, pewien wzorzec dla Europy, również wzorzec dla Polaków. Wielu Polaków było zafascynowanych tym, co się we Francji dzieje. To jest przełom wieku XIX-XX, Polski wprawdzie jeszcze nie ma. I tak jak Niemcy wzorowali się w Kulturkampfie troszkę na rewolucji francuskiej, tak Francuzi później w swoim tym takim pochodzie antyklerykalnym, szczególnie właśnie końcem wieku XIX, początkiem XX, doszli do ustawy o laicyzacji państwa, wypchnięcia Kościoła z całej sfery życia publicznego. Nie tylko ze szkoły, ale ze wszelkich możliwych tutaj sfer uczestnictwa w tym życiu publicznym, co jest, jakby można powiedzieć, do dnia dzisiejszego. Ta ustawa w pewnej zmodyfikowanej formie obowiązuje do dzisiaj, stąd mamy tak zlaicyzowany kraj. Proszę pamiętać, że w wielu innych krajach katolickich niestety to też się jak gdyby te odgłosy szły. Nie mówię już nawet o Meksyku w okresie międzywojennym, przecież katolicki kraj, ale chociażby Portugalii wcześniej. Taki jest kontekst. Profesor Kucharczyk ciekawie opisuje taką rzecz, jak my mamy objawienia fatimskie i nie do końca rozumiemy kontekst historyczny, dlaczego na przykład wielu uznawało, że wezwanie Matki Bożej do odmawiania publicznego różańca jest jakoś antypaństwowe, tak to było odbierane, bo zamykano, spychano tę religię do sfery prywatności, również Portugalii wówczas. To wszystko gdzieś wrzało. Dlatego Maksymilian Kolbe, kiedy w 1917 roku zobaczył, że wolnomularstwo gdzieś wychodzi na ulicę w rocznicę powstania okrągłą masonerii, nagle mówi, trzeba coś zrobić, żeby ratować Polskę. Stąd... Dzisiaj ktoś próbuje ośmieszyć, tak, masonerię czy wolnomularstwo, że to gdzieś jakiś taki, można powiedzieć, no, klub adoracji, tak? Bardziej klub adoracji niż faktyczny wpływ na to, jak będzie wyglądało życie właśnie społeczne w różnych wymiarach. Ale to jest ahistoryczne, bo pamiętajmy, że cała historia, o której ja mówię, to nie jest nic tajemnego, to wszyscy o tym wiedzą, to historia o tym pisze, że ten wpływ był mniej więcej taki. Chodziło przede wszystkim, tu nie chodziło o prywatne wyznanie nawet, że ktoś akurat sobie wierzy, tylko pytanie jest, jak to funkcjonuje w kulturze. Bo pamiętajmy, że religia nie może być zamknięta tylko do jakiegoś jednego aktu prywatnego wiary. Jeśli ona jest istotna dla człowieka, to ten człowiek całą kulturę nasyca religijnością, moralność, prawo, szkołę, wychowanie. To wszystko się składa na kulturę, media i tak dalej. Jeśli nie jest nie tak... Nie przyjmie czegoś, co będzie sprzeczne, no tak? Nie da się dzieci posłać do szkoły, gdzie będzie sprzeczne z wiarą. Nie da się samemu karmić, powiedzmy, nie wiem, kulturą, która jest sprzeczna z wiarą. Po prostu kultura musi być częścią tego, co zwiemy życiem religijnym. To się nie da. Jeśli się wycofamy do tej tak zwanej kruchty, jeśli Kościół się by wycofał do tak zwanej kruchty, to przestanie istnieć, przestanie oddziaływać. Bo pamiętajmy, że przez życie moralne człowiek przede wszystkim
wszystkim kształtuje swój charakter, zbliża się do Boga i tak dalej. I tutaj o to chodziło, żeby wypchnąć z tej sfery publicznej. I to jest Maksymilian Kolbe, to zrozumiał, dlatego wszedł w media w ówczesne i mówi, jeśli chcemy, żeby kościoły nie były puste, Polska się odradza, musimy być obecni w mediach. Jak KUL powstał, Katolicki Uniwersytet, nie tylko Katolicki Uniwersytet, uniwersytety katolickie w Polsce, ale w wielu krajach, we Francji, właśnie w tym rozumieniu, przyszła pewna fala, ta pozytywistyczna, postpozytywistyczna, gdzie twierdzono, nauka jest sprzeczna z wiarą, rozum jest sprzeczny z Ewangelią. W związku z czym uniwersytet jest absolutnie, że tak powiem, pozbawiony tych treści odniesień religijnych czy teologicznych. Uniwersytet, wręcz przeciwnie, mówi się, że religią, która ostatecznie tłumaczy świat, są nauki matematyczno-przyrodnicze i pojawiają się katolickie uniwersytety, które mówią, nie ma sprzeczności między rozumem a wiarą. Racjonalność jest oczywiście w świecie, rozum wyjaśnia świat do pewnego momentu, ale nie odpowie na pytania ostateczne o przyczynę i o cel ludzkiego życia, o zbawienia. I to jest kompletny uniwersytet, czyli jest też filozofia klasyczna i teologia, tomistyczna i teologia. Czyli powrót do tego, jaka była koncepcja średniowiecznego uniwersytetu. Oto toczy się walka o uniwersytet, o szkołę, o miejsce kościoła w kulturze. Te Kulturkampfy się pojawiają w różnych krajach. I na ile, można powiedzieć, w tych krajach się to udaje, tak? Wielu się udało. Dzisiaj patrzymy chociażby na tą przestrzeń, myślę, że też będzie okazja, żeby o tym mówić, że jak gdyby no, trafiają do władz, tak? Do tych, którzy decydują o tym, co się dzieje w tej przestrzeni społecznej. Ludzie, którzy no, są korzeni takich socjalistycznych, tak? Nowa lewica, ale to w dalszym ciągu tak, to jest współczesna, socjalizm. Aczkolwiek ona jest przetworzoną, bo ten socjalizm się pojawia na kanwie tych zmian różnorakich liberalnych, a później pojawiają się socjaliści, marksiści i zwyciężają w Rosji, a narodowi socjaliści w Niemczech. I zaczynają jeszcze bardziej intensywną tą walkę, bo oni już idą jeszcze głębiej, to znaczy stoją na gruncie skrajnie ateistycznym. Nie tylko im chodzi, żeby zepchnąć na margines życia tylko osobistego religię, ale wręcz walczą o duszę do spodu. To znaczy chcą... Jak gdyby konsekwencja. Konsekwencja jest w tym znaczeniu, że wręcz wyznawcami są nowej religii, nowej wizji kompletnej świata, nowej wizji zbawienia człowieka. Oczywiście poprzez rewolucję, poprzez wyzwolenie go tu i teraz. Myśmy to wszystko doświadczyli w czasach PRL-u, bo to przyszło na nas z bagnetami sowieckimi. I teraz proszę sobie, trzeba by, żeby zrozumieć cały proces i zrozumieć postawę prymasa Wyszyńskiego na przykład, który stanął tak... Opatrzność rządziła, że staną w konfrontacji z całym tym systemem, który na początku pokazywał łagodną nutę tolerancyjną, jakoby, żeby uswoić Polaków, a później konsekwentnie rozpoczęto Kulturkampf w postaci taki nowoczesny, w postaci rugowania religii ze wszelkich sfer życia. Co więcej, klasycznego dla komunizmu podporządkowania kościoła państwu poprzez dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych w 1953 roku, wypchnięciu religii ze szkół, ze wszelkich sfer życia publicznego, z mediów, ograniczenie tylko do absolutnego minimum, walka z KUL-em i tak dalej, to wszystko się działo. Prymas internowany, aresztowany, procesy księży i mamy próbę totalną ateizacji państwa. Ale tam następuje kryzys w obozie komunistycznym i prymas, kiedy wyszedł z więzienia, co zaczyna? Nie robi jakiejś walki politycznej o władzę, bo to było niemożliwe. Sowieci stali za naszymi władzami komunistycznymi. To były władze agenturalne. Natomiast prymas zaczyna potężną walkę kulturową poprzez wielką nowennę, która praktycznie polega na nieustannych rekolekcjach narodowych, kazaniach, peregrynacja obrazu, prawda, pielgrzymki. I to się finalizuje gdzieś w roku 66, bo wie, że oczywiście opiera się o kulturę ludową, o tą masową, bo wie, że tutaj może najwięcej osiągnąć, bo wie, że jeśli wygra w kulturze, jeśli Kościół wygra w kulturze, wygra walkę o duszę człowieka konkretnego. I ta konsekwentna walka, owocem jej ostatecznie przecież jest wybór Jana Pawła II, Karola Wojtyły na papieża i jeszcze mocniejsze oddziaływanie Kościoła, tego symbolu już całego uciemiężonego Kościoła w Polsce i oddziaływanie na duszę, te wielkie pielgrzymki, skutkiem czego my, komunizm upada w Związku Sowieckim, upada u nas,
I my we współczesności, mając całą tę historię na sobie, nagle stajemy i mówimy tak, jako Polacy, jako Kościół, nagle diagnozujemy, no tak, otwieramy się na Zachód, bo myśmy mieli tą niewolę, a Zachód jest związany z wolnością. I nie do końca rozumiejąc, co się stało w międzyczasie na Zachodzie. Otóż w międzyczasie na Zachodzie doszło do tak zwanej rewolucji kulturowej, właśnie tak się ona nazywała, lub seksualnej, jak ktoś woli. To szczególnie w latach 60. i 70. Na co gdzieś komuś pozwolono, tak? Czy gdzie coś było bardziej chwytliwe, bo kulturowe, no w jednej, można powiedzieć, stronie świata, a seksualna... Tak, chociaż to się też łączyło, bo ta rewolucja kulturalna łączyła się z prawem rozwodowym, aborcyjnym, prawda, i z kreowaniem nowej wizji świata. To była taka postmarksistowska wizja, to znaczy już nie wyzwalano uciśniony proletariat, jak to dawniej mówiono, ale uciśnione kobiety, które są rzekomo prześladowane przez mężczyzn, prześladowanych mężczyzn przez kobiety, dzieci niby wyzwalano od władzy rodzicielskiej, czy od władzy katechetów, czy od władzy nauczycieli. Rewolucję społeczną w postaci zerwania tradycyjnych więzi w domyśle, które są zniewalające, i tworzenie jakiejś takiej, powiedzmy, nowej komuny w postaci, powiedzmy, państwa, które reguluje te relacje. Gdzieś rok 68, ci, którzy wtedy byli u władzy, tak? Tak, i dalej. To najpierw szło w taką rewolucję studencką i tak dalej, kulturową, oddolną, a później pochód przez instytucje. I pochód przez instytucje skończył się aż na instytucji Unii Europejskiej. I Polska nagle, wchodząc w te całe struktury, nagle były takie diagnozy nie do końca pełne. Myśli się, wchodzimy do wolnego świata, ale nagle ten wolny świat pewne rzeczy preferuje. Prawa tak zwane, prawa mniejszości seksualnych, nagle jakieś, prawda, ustawodawstwa aborcyjne, gdzieś są sugestie, że u nas jest zniewalające, prawda, kiedy zmieniono ustawę o ochronie życia i tak dalej, i tak dalej. I nagle jest coś dziwnego. Tu nie jest do końca zdiagnozowane, co się na Zachodzie stało. Otóż pamiętajmy, że tradycja Kulturkampfu nie zaczyna się od rewolucji bolszewickiej 17 roku. Nie zaczyna się od komunistów w Polsce w 44 roku. Ona trwa dłużej i miała swoje pewne etapy na Zachodzie i taki etap przełomowy tam, tego co my dzisiaj widzimy, tą rewolucję obyczajową, to się zaczyna od lat 60., 70. i wszystko się jak gdyby przemienia też instytucjonalnie i dochodzi również do instytucji Unii Europejskiej. I wchodzimy w czasy nam współczesne. Żył jeszcze Jan Paweł II. I nasi komuniści, tak zwani postkomuniści, to SLD współczesne, próbowało zaczepić się o nową ideologię zachodnią, bo wiedzieli, że stara zbankrutowała, że nie da się na tym rządzić, że nie da się na tym zyskać poparcia Zachodu, jakichś sił wielkich. W związku z czym zaczynali udawać tych, którzy są rewolucjonistami na sposób zachodni. Ano będą tam gejów popierać, na te parady chodzić, a iść po linii aborcyjnej. Aczkolwiek no, nie wszyscy też to robią. Są ci, którzy idą krok do przodu, a i ci, którzy tak obserwują, nawet w tych kręgach lewicowych, co to będzie, no bo ano się wygłupimy. Nie, tak? Zgoda. I oni też byli niewiarygodni, jeśli mówimy o tą elitę, bo prosto im można było zarzucić. Jeśli wy chcecie walczyć z Kościołem, jeśli wy chcecie walczyć z moralnością chrześcijańską w życiu publicznym, to wy jesteście tymi samymi, przecież historycznie jesteście tymi samymi, którzy to robili za czasów prymasa Wyszyńskiego. I to ich strasznie obciążało. Oni byli niewiarygodni w tych posunięciach i nieskuteczni. Nawet za czasów rządów Millera nie udawało się ostatecznie zmienić i ani aborcyjnego ustawodawstwa do końca, ani wprowadzić wszystkich tych rozwiązań, które dzisiaj się proponuje. I to, ta nieskuteczność wydaje się była też związana z tym, że na Zachodzie uznawano ich jako niewiarygodnych. Mówimy w kręgach lewackich, w kręgach tak zwanej nowej lewicy. Oż ten SLD, ale nieskuteczny. I proszę Państwa, to co my dzisiaj obserwujemy w postaci tak zwanego ruchu Polikota, to wydaje się, że jest ta nadzieja w tamtych kręgach, które już rewolucji kulturalnej dokonały w wielu krajach zachodnich, że on to zrobi w Polsce, że na nich można postawić, bo nie można im zarzucić przeszłości takiej wprost komunistycznej, a więc da się to wszystko wybronić w sensie prostej gry partyjnej. I teraz stoimy właśnie, i to trzeba sobie uświadomić, bo ja jestem głęboko przekonany, że w tym Kulturkampfie współczesnym jesteśmy w stanie jako katolicy zwyciężyć, tylko sobie dobrze trzeba zdiagnozować, o co się toczy walka. A rola Jana Pawła II, tak? Bo to jest też no, ćwierć wieku. Czy teraz Ojciec Święty no, z jednej strony wpływał na to nasze postrzeganie rzeczywistości, na to świadome uczestniczenie czy budowanie życia społecznego i niepozwolenie, tak, żeby ta rewolucja tak wtargnęła jak jakieś tornado,
może z drugiej strony przesunęła, nie wiem, ta lewa strona, tak, ta, która pragnie rewolucji, też nabierała sił albo myślała, jak to zrobić, bo przecież Jan Paweł II też nie będzie żył wieczny, więc pewnie oni cały czas chcieli w jakiś sposób uderzyć, a za jego pontyfikatu nie mogli, tak? W Polsce. Nie tak, szczególnie jeśli idzie o bezpośrednie uderzenie w Kościół jako taki instytucjonalny. Natomiast robiono to takimi innymi drogami, nieco tam próbując w mediach rozrabiać społeczeństwo, pokazywać te wzorce, prawda, zachowań takie, byśmy powiedzieli, typu powiedzmy kultur gejowskich, typu powiedzmy jakichś tam postaw proaborcyjnych, prawda, dzieci rzekomo nieustannie maltretowanych przez rodziców, których trzeba chronić ustawodawstwem i tak dalej. To się robiło w taki nieco bardziej subtelny sposób, aczkolwiek konsekwentnie. Kościół, który gdzieś wszędzie jest, prawda? Tak, przez... tak. Ale na zasadzie nie dało się wprost, bo Jan Paweł II był za ciężkim autorytetem dla nich. Gromadził zbyt wielkie tłumy i oni wiedzieli, że trzeba ten czas jakoś przeżyć. Natomiast po jego śmierci rzeczywiście zaczął się ten proces, który my dzisiaj obserwujemy, kiedy już no, ten wspomniany, prawda, Palikot no, wręcz chamem nazywa przewodniczącego Episkopatu Polski, czyli instytucjonalnie już jest, atakuje. I proszę zauważyć, że to są różne piętra, więc atak instytucjonalny poprzez finanse, to stare komunistyczne metody, nic nowego, wszystko było, że tu się pokazuje, jaki to Kościół bogaty, trzeba mu obciąć finanse, że prawda, no jest w szkole, dlaczego katecheci mają pobierać tak te opłaty, może nie inaczej, więc tu idziemy po tej klasycznej linii, ale po klasycznej również w tym znaczeniu. Księża, no, oni też myślą o tym, że ksiądz nie może jako ksiądz uczestniczyć w takich świeckich uroczystościach. No nie, bo w wielu krajach na zachodzie, nawet tych katolickich, już go nie ma, tego księdza. Już go nie ma. Ja będąc w Hiszpanii zupełnie niedawno, obserwowałem zjawiska, na przykład obchodzone są rocznice katastrofy, rocznice zamachu na metro madryckie. Nie ma niczego religijnego, jest tylko muzyka poważna. To jest obchody publiczne. Tam się spycha to na margines. I tu wydaje się, o to samo by chodziło. Tylko pamiętajmy, bo wielu mówi tak, jeśli Kościół zejdzie do tej kruchty, będzie w tych swoich takich aktach tylko wiary, gdzieś tam w wąskich kręgach, no w zamkniętym kościele te modlitwy wznosił, to nie będą nas atakować. To będzie klęska i porażka Kościoła. Jeszcze raz powiadam, życie ludzkie nie redukuje się, religia nie może być zredukowana do mszy. Twoje bycie na mszy ma się wyrazić, tak? Na, we wszystkim, na cały... we wszystkim. Szczególnie w moralności. No nawet nie musi być, że wszędzie wzywamy Pana Boga, imię Pana Boga, ale w moralności przede wszystkim. W prawie, w szkole, wszędzie, bo to kształtuje nas, nasze dzieci, nasze życie na co dzień. I w tym sensie oni doskonale to rozumieją. I dlatego... I co, uderzają w Kościół, ale tak naprawdę myślą o tych wszystkich płaszczyznach, myślą o których o Pan kulturze. Mówi. Myślą o szeroko rozumianej kulturze. Oczywiście proszę zauważyć, bo to jest charakterystyczne nie tylko dla nas, ale i dla Zachodu. Zrobiono, na przykład jest taka bardzo sprytna metoda sakralizacji sztuki. Mówi się tak, jeśli ktoś tworzy sztukę artystyczną, to może wyrażać się w sposób taki, że powiedzmy profanuje jakieś symbole religijne, obraża pewną moralność i tak dalej. I to jest, ponieważ to jest sztuka, nie podlega ocenie, bo to jest coś wyższego. No i oczywiście jest to kompletny absurd od strony treściowej, bo wytwór sztuki to jest wszystko, co człowiek robi. W sensie, powiedzmy, czy artystycznym, czy nawet ta szklanka jest wytworem sztuki. I co nie znaczy, że to nie podlega ocenie. Obóz koncentracyjny, który też jest wytworem sztuki, może być nawet artystycznym, bo ktoś ładnie go zrobi, w sensie rzeźb czy czegoś, podlega ocenie moralnej. I tutaj proszę zauważyć, że poprzez takie wepchnięcie inteligencji, proszę bardzo, nie zna się na sztuce i krytykuje, bo ktoś tam coś obrazoburczo robi, no to jest po prostu taka jedna z metod na to, ażeby wchodzić już w najbardziej nawet intymne relacje człowieka do Boga poprzez, powiedzmy, wyśmiewanie pewnych rzeczy. To wchodzi w psychikę, później człowiek ma pewne problemy takie, byśmy powiedzieli, w zachowaniach, w reakcjach emocjonalnych, blokady i tak dalej. To jest bardzo potężna walka na wielu frontach. Proszę Państwa, oczywiście to się gdzieś łączy. Jeśli mówimy dzisiaj na przykład we współczesności, że w naszej szkole gdzieś tam głodówki się toczą w obronie historii w szkole, to przecież... Ktoś powie, co to takiego? Tak, to tylko jedna lekcja. No, tylko jedna historii. Lekcja, ale wróćmy do tego, co mówiliśmy za czasów Bismarcka, że jednak gdzieś polskość i katolicyzm, Bismarck przynajmniej tak to zdiagnozował, później wielu innych komuniści również, że polskość i Kościół, polskość i katolicyzm to jest bardzo silna symbioza. A myśli pan, profesor, że dzisiaj jak gdyby ludzie uświadamiają sobie to, bo
bo może nie tak daleko potrafią sięgnąć, tak? Że tam wtedy też biliśmy się o język polski, o kulturę właśnie, biliśmy się o religię, biliśmy się o historię, tak? Którą chcieli wyrugować. Dzisiaj, gdy ktoś chce zlikwidować jedną lekcję religii, nie wiem, czy ktoś myśli o tym, że to Bismarck, prawda, zaczynał Kulturkampf, że kiedy byliśmy pod panowaniem, można powiedzieć, Prus, Rosji, Austrii, tak, to wiedzieliśmy, o co się bijemy, a dzisiaj jak gdyby, nie wiem, czy stępione to, czy... No niech ojciec zwróci uwagę, że to, co my mówimy, wypchnięcie historii ze szkół, bo historia nam o tym między innymi mówi, nasza historia narodowa, między innymi o tym. Więc człowiek jest w stanie zrozumieć te konteksty. Natomiast odcięty od tradycji historycznej, nierozumiejący, na czym polegała walka z Kościołem w komunizmie, że to była walka z polskością, w czasach okupacji hitlerowskiej, że to była walka z polskością, w czasach zaborów, że to była walka z Kościołem, była w istocie walką z polskością, że to się jak gdyby przenikało nawzajem. Odetniemy młode pokolenie od tej wiedzy i oni nie będą rozumieli, dokładnie jakie są podstawy dzisiejszych działań. Dokładnie to po pierwsze. Po drugie, w ogóle nie będą rozumieli świata, bo pamiętajmy, że szkoła ta w tym modelu, nie tylko u nas, w Europie również, nawet w Niemczech się to pojawiło, bo tam ta rewolucja wybuchła, ta kulturowa. No ja w Niemczech to nawet potrafię zrozumieć, bo dla nich przywoływanie historii, szczególnie z czasów nazistowskich, absolutnie ich obciążało ich sumienia. Natomiast, że u nas się to od tego odchodzi i odcina, no to jest po prostu skrajna głupota. To jest odchodzenie od rozumu, bo to jest szersza kwestia. Koncepcja edukacji w postmodernistycznym wydaniu jest mniej więcej taka. Kształcimy pracowników do zawodu, czyli umiejętności, nawet język polski idzie w kierunku tego, żeby nauczyć notatkę, pisać, nauczyć takie tylko mechaniczne rzeczy. Natomiast w klasycznym rozumieniu edukacja była nakierowana na rozwinięcie człowieka w pełnych jego potencjalnościach. Czyli owszem, umiejętności zawodowe też, ale sfera poznawcza, zakorzenić się w kulturze głęboko, w literaturze, zrozumieć to wszystko, w historii. Po co? Żeby być w pełni człowiekiem, rozumieć samego siebie, swoją kulturę, swoją przeszłość, swoją społeczność i żeby cele swoje indywidualne i społeczne móc sobie nakreślić rozsądnie. Myśli pan, że dzisiaj dalej widzimy tego potrzebę w takim młodym czy średnim pokoleniu? Pan dostrzega to, że my wiemy, po co żyjemy, że to gdzieś takie właśnie uderzenie w tą kulturę, odcięcie nas od tych korzeni może zniszczyć również sens naszego życia, funkcjonowania, czy odpowiedzialności za to, gdzie żyjemy. Niektórzy rozumieją, że państwa, dawno już nie było w Polsce, żeby ktoś podjął głodówkę nie za o pieniądze, nie o podwyżki, ale o historię. Jest to jednak ważna rzecz. Druga rzecz, proszę zauważyć, ojcze, wróćmy jeszcze do jednego elementu. Co zrozumiał Maksymilian Kolbe, kiedy zobaczył te wielkie demonstracje w Rzymie w 17 roku i później przyjechał do Polski? Że walka o kulturę rozgrywa się w XX wieku, to jest pierwsza połowa XX wieku, w mediach. Że tutaj musi być Kościół, muszą być katolicy obecni, bo te media przesiąkają jak gdyby życie. Wtedy prasa przede wszystkim, dlatego on prasę wydawał, ale myślał już o radiu i tak dalej. I olbrzymią rolę odegrał, milionowe nakłady prawda, małego dziennika czy Rycerza Niepokalanej, no przeróżne inicjatywy. I teraz proszę zauważyć, przechodzimy na dzień dzisiejszy, bo tego nie dotknęliśmy. Można powiedzieć, zaczyna się stan wojenny, dlatego oficer w każdych drzwiach, prawda, i w każdym studiu radia, tak, telewizji. Tak, ale proszę zauważyć dzisiaj, z czym mamy w tej wojnie kulturowej współczesnej do czynienia. No, przypomnę kwestię koncesji dla telewizji Trwam i co? I tu jest nadzieja, bo te protesty, olbrzymie protesty, nasilające się protesty, o czym świadczą? Że tu gdzieś ktoś buduje w sprawie historii, a tu zaczynają ludzie rozumieć, że bez dostępu do mediów przegra się wojnę kulturową. Oczywiście tych mediów elektronicznych dzisiaj to takie one są, ale to jest bardzo fundamentalne, to nie jest przypadek. To znaczy Kościół o tyle w Polsce, po Janie Pawle II, o tyle ma pewne narzędzia walki, o ile ma dostęp właśnie do mediów, czyli może się komunikować ze swoimi wiernymi. A jakie są nadzieje? Ja czytałem kiedyś, nawet niedawno, pana artykuł Nowy Kulturkampf w Polsce i pan sięga do Quo Vadis Hiszpanio, do Hiszpanii, co tam się dzieje. Też tam zawsze silne środowisko wolnomularskie, ale też wiele, wiele wieków walczyli z islamem. Tak. Niedawno była taka duża manifestacja w obronie rodziny. 2,5 miliona ludzi, tak policzono, wyszło w obronie rodziny.
No ale rząd socjalistyczny Zapatero no, robi co chce. Znaczy on już nie jest, bo się zmienił. Tak, ale te nastąpiły nowe wybory, tak? Może to jest jakaś też konsekwencja i bezrobocie, kryzys i to, w jaki sposób ludzie odczuwali, że rząd nie liczy się, tak? Z ich wolą, z obroną rodziny, tej podstawowej komórki, fundamentem życia społecznego. Ale tak było, prawda? 2,5 miliona ludzi na ulicy, a rząd, można powiedzieć, pogłębia niszczenie małżeństwa i rodziny, rozumienia tego, czym jest małżeństwo. Tak, ale to jest, są też spustoszenia kulturowe, bo to trzeba pamiętać, że ci ludzie się ogromadzili z różnych części Hiszpanii, że jakoś dało się to zmobilizować na tę demonstrację. Inną iskierką nadziei jest, że obecny premier na krzyż Ewangelię przysięgę składał. To dawno już w Hiszpanii nie było. Ale jeśli popatrzymy na codzienność życia, na puste jednak kościoły, na, byśmy powiedzieli, sytuację taką, że kiedy jest się w Madrycie i chce się zaobserwować, kiedy jest msza, to tak zepchnięty jest ten kościół, że nawet nie ma ogłoszeń na kościołach, tylko w środku. I te kilkadziesiąt osób ledwie w centrum Madrytu. No w Turcji nawet było tak, że trzeba było wejść do bramy dopiero za bramą. No nigdy od ulicy nie było żadnego kościoła. Dopiero wejście... Ale to w Turcji islamskiej, tak. Proszę zauważyć, że tu jest chrześcijańska czy postchrześcijańska Hiszpania. Kiedy mamy tak daleko posuniętą ideologię lewicowości, nawet na uniwersytetach, że do profesora się na ty mówi i zrównuje się to wszystko do tego egalitaryzmu socjalistycznego i triumfy tej rewolucji seksualnej ma olbrzymie, duże i kościół gdzieś na marginesie uroczystości państwowej, jego nie ma. To wszystko gdzieś jest tak mocno poorane, że ostatecznie, kiedy szuka się tej religijności, która spaja naród, to się ją znajduje na stadionie piłkarskim. O wiele bardziej niż w tradycyjnych miejscach, gdzie były tyle lat walki z islamem, obrony chrześcijaństwa. To stadion jest, który jednoczy. I to wielu zauważa. A Polska? I teraz Polska, pamiętajmy, że Hiszpania była katolicka, że Hiszpania była przedmurzem chrześcijaństwa na zachodzie. Przez wieki, 8 wieków wypierania islamu, bo on najpierw tam napłynął. Hiszpania, która jakoś obroniła się przed komunizmem po wojnie domowej i okresu międzywojennego. Polska miała to samo. Obrona przed Turcją, później przed nawałą Moskwy i tak dalej. I jest, trzeba się uczyć na przykładzie, że wydaje się, że wojnę taką kulturową się wtedy wygra, kiedy się rozumie, o co w niej chodzi. Bo to są wszystko hasełka w stylu takiej dzieci prześladowane i bite, proszę bardzo, odbierzmy władzę rodzicielską, rodzicom dajmy państwu przez ustawę o zakazie klapsa przykładowo. O, coż tam, przecież to będzie ochrona, prawda? Tu się popatrzmy, a coż tam, musi być religia w szkole, przecież może być w katechezie, w mediach, no przecież tam gdzieś są jakieś programy w telewizji publicznej, po co mieć swoją własną telewizję? To cały szereg jest tego typu rzeczy, że wycofanie się, brak podjęcia tego zmagania, nie nawet o władzę w państwie, o władzę w sensie kulturowym, o to, żeby stworzyć tę przestrzeń dla normalnego życia, dla ludzi, to wtedy ją przegramy. Pamiętajmy, że władza się boi. To, co się dzieje dzisiaj na ulicach, że jest obrona telewizji Trwam, że jest walka o historię w szkołach, że ten naród zaczyna się budzić i organizować, to powoduje strach władzy. Ja przypomnę, chociażby to te zarzuty dla tego autora strony antykomor.pl, czyli wchodzimy w cenzurę już taką internetową, jakieś już takie, byśmy powiedzieli, daleko posunięte rzeczy. W jednej ze szkół lubelskich, niech sobie ojciec wyobrazi, media zrobiły aferę lokalne, ponieważ w gazetce szkolnej uczeń zrobił małą recenzję, pozytywną recenzję jakiejś książki o zamachu, taki to był tytuł w Smoleńsku. I ci się, media się boją, bo uczeń ze szkoły podstawowej zrobił recenzję gdzie? W gazetce szkolnej. I dlaczego? Przecież to za poważna książka dla młodzieży. Musiał go ktoś donieść. No, ale oczywiście, że tak było. Proszę zauważyć, że ten sam przykład szkolny, gdzie w pewnym momencie jest akademia na temat Katynia i jakiś historyk z IPN-u opisuje tam ze szczegółami, co się działo i zaczynają się nowe głosy, jak to można tak było robić. Przecież dzieci później nie mogły spać w nocy, bo ktoś im opowiadał o Katyniu. Tak jakby to, co pokazuje się w mediach, całą tę przemoc, to nie spędza sen z oczu, tylko akurat Katyń spędza. Proszę zauważyć, tak. Do czego... W jakiejś grze 25. śmierć, prawda, przeciwnika? No tak. To nic. To nic, ale to o co chodzi? Tutaj mamy do czynienia z czymś, co byśmy powiedzieli, władza się boi. Nie tylko ta władza centralna, ta sądowa nawet, która tak, a nie inaczej promuje pewną rewolucję, byśmy powiedzieli, ale również władza w znaczeniu ta, która walczy o rząd dusz, mówimy o mediach tych lewicowych, które nagle
mówią, patrzmy, czy w szkole, w gazetce. To nawet czytałem taki wywiad z panem Jerzym Zalewskim w naszym dzienniku. Reżyser, scenarzysta, autor m.in. Obywatela, poety, pisze, że bez walki o kulturę traci sens cała walka polityczna. Możliwe, że przed nami rysuje się ostatni bój o polskość, że bez niego nie będziemy już więcej mogli siebie odczytać. Mówi tak, kultura jest zatem dzisiaj frontem walki o Polskę. Bez budowania cywilizacji, bez walki o kulturę traci sens także cała walka polityczna. Gdyby w Polsce istniało silne zaplecze cywilizacyjno-kulturowe, tu odnosi się do porażki Prawa i Sprawiedliwości, to jest wywiad z zeszłego roku, z listopada, miałby zupełnie inny wymiar, a nawet może by do niego nie doszło. Kultura nie musi być domeną lewicy. To poprzez kulturę pozyskuje się młodzież. Współczesna cywilizacja zdaje się mieć ochotę na to, żeby w ogóle kulturę zamieść pod dywan. Mogłaby ona przecież odwieść uwagę od stałej konsumpcji. Zastąpienie prawdziwej kultury jej imitacjami jest idealnym sposobem na to, żeby przekształcić inteligentnego człowieka w kogoś, kto nie odróżnia dzieła sztuki od krzesła. W konsekwencji niedługo nie będzie umiał rozróżniać także wartości moralnych. O tym, co pan profesor też w jakiś sposób wspominał. Ja, ojcze, niedawno w swoim tam środowisku lubelskim rozmawiałem na temat odrodzenia polityki narodowej i w pewnym momencie diagnoza jest taka. My mówimy o tym, jak odrodzić tę politykę, jakie tu możliwości są, w jaki sposób tam, powiedzmy, intelektualnie i realnie na to wpłynąć. Natomiast diagnoza jest taka. Polityka narodowa, zgodna z interesem, z dobrem narodowym, jest wtedy możliwa, kiedy jest naród. On jest jak gdyby podmiotem czy przedmiotem również polityki, to dla niego się to robi. A naród jest pewną wspólnotą, pewną więzią moralną. A ta więź moralna polega na więzi kulturowej, nie żadnej rasowej ani takiej. Kulturowej. To za tym stoi pewna wspólna moralność. Jak mówił ojciec Jacek Woroniecki, wspólne widzenie świata, celów i tak dalej. To rodzi przyjaźń między ludźmi, czyli wspólnotę. I ta wspólnota wyraża się też instytucjonalnie w postaci państwa i w postaci polityki. To jest naturalna rzeczywistość. I w tym sensie, jeśli przegramy wojnę kulturową, to uprawiać politykę to jest fikcja, to jest w powietrzu. To nie ma związku z ludźmi, z ich rzeczywistym życiem. I dlatego ona jest bardziej fundamentalna. I dlatego o wiele większym wrogiem jest na przykład telewizja Trwam i Radio Maryja w sferze walce kulturowej, bo ma wpływ na postawy ludzkie, na świadomość ludzką, niż doraźna gra polityczna. To jest ważniejsza rzecz. Dlatego ludzie dobrze to czytają. Nawet teraz, kiedy mówię, wychodzą na ulicę wielu katolików, Kościół, wielu duchowieństwo już w tej chwili, dobrze to czytają. I chodzi o to, żeby się zrozumieli proces, że przeciwnik nie walczy tylko o to, żeby mieć władzę doraźną. Ten prawdziwy, ten ideologiczny przeciwnik chce mieć władzę nad duszami. Tylko można powiedzieć, przeciwnik jeszcze ma faktyczną władzę, tak? Bo jest u steru, tak. Decyduje, ale to nie przyznaje. Tak. Ktoś mi mówi, no po co wy pokazujecie te transmisje, prawda, w telewizji czy w radiu, jak z waszej strony pada 2 plus 2 jest 4, a z drugiej strony 2 plus 2 równa się lampa. Tak. I w ogóle gdzie jesteście się w stanie spotkać? Czy tak ktoś patrząc na to, pyta się, no czy jest w ogóle możliwe wygranie czegoś, czy otrzymanie tego, co się wydaje jest osiągalne, czy powinno być osiągalne przy takiej postawie, przy, ja nie mówię bucie, ale no, takim świadomym działaniu z drugiej strony na nie. No bo tam pamiętajmy, że ten postmodernizm jest tylko negacją. On nic nie tworzy. Proszę, przypomnę cały ten ruch Palikota. On nie neguje najwyżej jakieś tam elementy etyki i tyle. To nie jest relatywizm moralny czy poznawczy. On gwałci rozum. On jest przeciwko rozumowi, bo rozum jest nakierowany na poznanie prawdy. A tam się mówi, że to jest niemożliwe. Tam jest tylko zabawa, gra pełna słów. Więc w tym momencie, jeśli się będzie mówić prawdę, no jaka jest postawa ewangeliczna, to nie jest przykład pierwszy. No w czasach komunistycznych też oni mieli wszystkie narzędzia, inną ideologię nieco prezentowali. Ale jeśli się będzie mówić prawdę i będzie się miało forum, przestrzeń, gdzie ta prawda będzie mogła być wysłuchana, to ludzie tylko do pewnego momentu mogą się karmić destrukcją. Czyli to, że ludzie wychodzą teraz w jakiś sposób na ulicę, demonstrują, piszą. Jest to głód prawdy. To jest z jednej strony, a tutaj też, no, ta czujność, tak, że my
czujemy jeszcze, że jest zagrożenie, że tutaj nie możemy pozwolić wejść sobie na głowę. Dokładnie tak. Znaczy, ojcze, to jest zawsze testowane, prawda? Się testuje, na ile ludzie jeszcze już są stadionowi, prawda, że nie do kościoła, tylko do stadionu. Są spójni, tak? Tak, a na ile są w stanie reagować, więc w tej chwili przypuszczam, że w ośrodkach tamtych jest diagnoza tego typu, że to jest porażka na razie. Nie dlatego, że oni nie mają instytucji, dlatego, że jest opór, że ludzie się ogromadzają i mają sztandar, pod którym się gromadzą. Gdyby nie było ośrodków medialnych, bardzo trudno by było ludzi ogromadzić we współczesnych środkach komunikowania się. To nie są czasy dawne, kiedy ta informacja płynęła bardzo długo. Dzisiaj poprzez media, jeśli się je ma, można bardzo informacje szybko przekazać. I wtedy, jeśli się ich nie ma, to się walczy z czołgami i kosa, kulturowa kosa na czołgi, no to nie da się. Nawet kiedy się ma rację, nawet kiedy się ma prawdę, no to wtedy, i to jest ten problem, który ostatecznie jest diagnozowany w tamtych sferach. Pamiętajmy, że te wzorce obyczajowości to są w filmach przekazywane w bardzo różnych sposób, w programach publicystycznych, ale zrozummy, gdzie jest istotna walka, gdzie jest najważniejszy fundament, o który się walczy, a gdzie jest wtórna walka. Walka o władzę w sensie takim fizycznym, która się toczy w Polsce przez różne partie, jest wtórna. Natomiast ta o kulturę jest pierwotna. Jeśli tu się wygra, wszystko inne można odzyskać. Jeśli tu się przegra, nic nie pomoże przejęcie przez władzy przez takie czy inne ugrupowanie. To nie ma znaczenia. Bo źle wybierzemy, tak? Nawet jeśli dobrze, przypadkowo, to absolutnie nie będzie bazy społecznej, do której się będzie adresować pewne zmiany. To będzie po prostu niezrozumiałe. Dlaczego tak? I po prostu... Oczywiście instytucje mogą wspomagać życie kulturowe narodu lub go niszczyć. Czyli szkoła zdrowa, na zdrowych fundamentach, nawet jeśli jest przez państwo postawiona, może pomagać w wychowaniu, wykształceniu. Chora szkoła może wprowadzać pewne elementy destrukcji. Państwo może pomagać lub przeszkadzać w pewnych rzeczach. Natomiast pamiętajmy o tym, że cała ta nasze zaangażowanie katolików powinno być tutaj. Kultura jest szeroko rozumiana, nie jest tylko wymiar tam, że ktoś namaluje obrazek albo jedną czy drugą książkę. Tu chodzi o wszystko, o moralność, czy klasycznie filozoficznie rzecz biorąc, etyka, moralność, sfera poznania, rozumienie świata i własnej kultury i przeszłości i pewnych celów. Więc sfera wytwarzania, czyli tu sztuka i również umiejętności techniczne co do pewnych zawodowych i religia spajająca cały proces kulturowy. Są te sfery, czyli całość życia człowieka. Wszystko, co człowiek robi rozumnie, jest z kulturą. I on to wchłania i tworzy zarazem. I albo go to buduje, albo go to rujnuje. I rujnuje go indywidualnie i społecznie. I w tym znaczeniu o to trzeba walczyć na śmierć i życie. Mówię oczywiście metaforycznie. To jest rzecz, która nas albo nas doprowadzi do zbawienia, albo nam przeszkodzi w tym. Czyli zrealizowanie ostatecznego celu, jaki jest na ziemi. I w tym znaczeniu ktoś ma inną wizję. Na przykład to jest inna religia wręcz, gdzie człowieka czyni się Bogiem. Gdzie życie tu doczesne, nakarmienie to jest zbawienie. Gdzie wyzwolenie z wszelkich naturalnych relacji, na przykład bycie kobietą już jest niedobre, prawda? Bycie mężczyzną, płciowość jest zanegowana, rozum jest zanegowany. Bo jeśli ktoś na przykład jakieś takie czy owe, jak tak powiem, choroby seksualne, tak to nazwijmy, nazywa normalnością i się to tak definiuje, to jakbym ja miał na przykład serce chore, zawał serca i ktoś by mówił, to jest moja opcja bicia serca, to bym powiedział, że coś jest z tym lekarzem nie tak, że on powinien do więzienia trafić, bo mnie doprowadzi do śmierci fizycznej. A jeśli ktoś mówi, że w sferze seksualnej są jakieś zaburzenia, że to jest normalność, to się twierdzi, że jaka to jest mądrość. Jedna z siedmiu czy ośmiu opcji, tak? No oczywiście, że tak. Przecież i mnożymy je dalej. Przecież to jest wbrew rozumowi. Wbrew rozumowi, bo tak naprawdę walka z chrześcijaństwem jest też walka z rozumem. Dlatego powstawały katolickie uczelnie. Że rozum i wiara jest w zgodzie. Ja zaproszę naszych słuchaczy i widzów i zadam jedno pytanie. Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu z nami. Nowy Kulturkampf, czyli walka o kulturę we współczesnej Polsce. Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba. Telefony 56 657 0011. Polska Północna, Polska Południowa 657 0012. Dla słuchaczy i widzów z zagranicy końcówki 13 i 14 i telefony w naszej rodzinie 536 600 300
i 536-600-400. Kto jest w sieci, będzie miał połączenie darmowe. A ci, którzy coś takiego proponują, tak, taką destrukcję, takie łamanie reguł, czy oni sami są połamani, czy dobrze się bawią? Pan tak z obserwacji... Ja powiem tak, ojcze, kiedyś rozmawiałem z jednym z ludzi z tamtych kręgów. On opisywał postawy tego typu ludzi, którzy się bawili tym, prawda, że a to uzyskają jakieś wsparcie z Zachodu, a to dojdą do jakiejś tam władzy. I udawali, tak, w swoim środowisku mrugali okiem, że to jest taka zabawa. Ale ten człowiek mi opowiada po jakimś czasie, słuchaj, ale po iluś tam miesiącach, po iluś tam latach, to już przestała być zabawa. Ten człowiek stawał się tym, kogo grał. To znaczy nie da się inaczej, po prostu nie da się mówić co innego publicznie i co innego w domu. W pewnym momencie człowieka to łamie, więc jakoś, żeby sobie to sumienie pouzgadniać, generalnie staje się tym. Czyli głosi destrukcję i gdzieś w sobie wprowadza destrukcję. To wszystko jest w jakimś takim związku i za tych ludzi trzeba się modlić, bo tym jeszcze bardziej na nich to źle wpływa. Ich życie często jest połamane, szczególnie to osobiste, ale nie tylko osobiste. Czyli nie współczuć, ale się gorąco modlić. Tak, no współczuć też. Modlić i współczuć, bo to do niczego nie prowadzi, bo przecież ostatecznie chodzi o zrealizowanie celu tego po śmierci. Ale pamiętajmy, że tutaj też trzeba chronić społeczność, że trzeba mówić prawdę i wytwarzać przestrzeń kulturową dla chrześcijan po to, żeby chronić ich. Chronić słabych, dzieci, maluczkich, ludzi, którzy nie rozumieją pewnych procesów. To dlatego jest elita, mechanizmów i tak dalej. To jeśli ktoś rozumie, jeśli ktoś ma możliwość, to należy tę ochronę dać, bo za to będziemy, komu więcej dano, od tego więcej będą wymagać. Prosimy bardzo. Mówi Zbigniew z Warszawy. Witamy, prosimy pana o słowo. Mam następujące dwa pytania. Jednocześnie witam ojca prowadzącego, jak również pana profesora. Dziękuję. Pierwsze pytanie jest następujące, trochę żenujące, mianowicie jak należy traktować wypowiedź pana Palikota odnośnie arcybiskupa Michalika w internecie okazało się sformułowanie pan ksiądz arcybiskup to jest cham. To jest pierwsze pytanie. Jaki jest stopień degradacji? I drugie pytanie. Od 35 lat przygotowywany jest w ramach Komisji Polsko-Niemieckiej wspólny podręcznik informujący o najważniejszych zjawiskach występujących w stosunkach polsko-niemieckich. 35 lat, powtarzam. Otóż w tej chwili zbliżamy się do momentu, gdy będzie taki podręcznik przekazany szkołom i będą nauczyciele szkoleni w kierunku spełnienia warunków, jakie postawiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, aby pewne niewygodne części historii nie podawać w tym podręczniku. Czekam na odpowiedź. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękujemy pani Zbigniewie, panie profesorze. Jeśli mówimy o tym sformułowaniu ham, to jest taka próba jak gdyby ogłoszenia w moim przekonaniu tej wojny religijnej, o której mówimy, czyli tu już chodzi o, bo to nie jest przypadkowy biskup, to jest arcybiskup, który jest przewodniczącym episkopatu, a więc symbolicznie mówi się, wypowiadamy wojnę. I oczywiście, jeśli mówimy o język, którym się ta osoba posługuje, no oczywiście on jest adekwatny do tego, co on reprezentuje od strony kulturowej. Ja mówiłem o destrukcji, która za tym stoi, za tym postmodernizmem tej nowej lewicy. To nic innego nie niesie. Nie niesie żadnego kodeksu. Kodeks etyczny tam polega tylko na tym, że jest wszystko względne. No to cóż to jest za zasada? Jedyną zasadą jest to, że nie ma zasad. Więc w tym znaczeniu to się przekłada też na język, na sposób jego artykułowania, nie tylko w stosunkach do duchowieństwa, ale i w Sejmie i w wielu innych rzeczach i promowania pewnych zachowań. Czyli chcesz być moim kolegą, to wiedz, że każdego dnia masz spotkanie z innym człowiekiem, tak? Tak, to nie ma, to wszystko płynne jest. Natomiast jeśli idzie o tę historię, oczywiście trzeba by było taki podręcznik zobaczyć, jaki on będzie. Ja może, bo ja już go nie widziałem na oczy, trudno mi się odnosić, co tam będzie proponowane w konkrecie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewien proces tak zwanej polityki historycznej, o tym dużo się mówi. W Niemczech mozolnie od wielu lat próbuje się złożyć pozytywny obraz Niemiec po to, żeby
przekazywać swojemu społeczeństwu pozytywną historię. Jest to trudne w XX wieku, bo jest Hitler i oni muszą jakoś do tego odnieść. Ale składają, a to Stauffenberg, bo był zamach na Hitlera. I był ten Stauffenberg, mniejsza o to, ale zrobił zamach na Hitlera. A to jakieś, prawda, tam małe grupy opozycyjne. Tak. A to bombardowanie Drezna, no i wielkie cierpienie Niemcy też cierpieli. A to wielkie wysiedlenia niemieckie cierpieli, proszę, to są też ofiary wojny. I tu mamy tą cierpiętniczą historię. A to wreszcie mur berliński, to myśmy obalili komunizm, bo myśmy obalili mur berliński, czyli Solidarność jest gdzieś w drugim tle. Mozolnie to lepią i tworzą sobie jakiś ten proces. A u nas jest dokładnie odwrotnie. Przez te 20 lat mozolna destrukcja pozytywnego obrazu Polski. O ile u nas gdzieś wyjątki mogą być negatywne, a cała historia jest bohaterstwem drugowojenna i czasów totalitaryzmu, to ona się ją dekonstruuje. Mało tego. Doszli do przekonania, że ta dekonstrukcja jest za mało, daleko posunięta, to będziemy wprowadzać tak zwany ahistoryzm, czyli generalnie amnezję historyczną. I to jest właśnie miejsce historii we współczesnym szkolnictwie. Czyli pyta się jakiegoś posła, gdzieś to ponoć w telewizji było, prawda, o podstawowe daty, kiedy było powstanie warszawskie i poseł młody odpowiada, że w 1988 roku. Prawda, głęboko się zastanawiając. Nowe pokolenie, na nowej historii wychowane. Podstawowych odniesień elementarnych się nie ma i wtedy jest w tej konfrontacji polityk historycznych niemieckiej, zmontowanie na siłę nieraz pozytywnej konstrukcji wizji swojego narodu po to, żeby go odbudować i dać mu pewne motywacje do działania we współczesności, to u nas rozbijanie. Czego to Niemcom potrzebne? Nie da się funkcjonować politycznie ani społecznie. Nie da się stawiać wielkich celów przed narodem bez historii. To tak, ponoć badania przeprowadzono w Stanach o różnych takich rodów, tam są też pewne rody takie możne, prawda, dynastie, jak to się mówi. I badano ich sukces, z czego się brał sukces. Oni nieraz i w polityce mieli, w biznesie duży sukces. Na czym był oparty? Czym się charakteryzowały te postawy? Otóż jedną z najbardziej charakterystycznych postaw było głębokie rozumienie swoich korzeni. Głębokie rozumienie swoich korzeni dawało silną motywację do pociągnięcia tego w przyszłość. I ta silna motywacja dawała im nawet w sukces w biznesie, w polityce, w czymkolwiek. I cała społeczność, jeśli ma silne zakorzenienie w historii, może sobie stawiać wielkie cele. I w tym momencie, jeśli Niemcy chcą budować, niektórzy mówią imperium nowe, tak, w Europie, chcą być tym dominującą siłą, przywódczą siłą, to muszą znaleźć to odniesienie silne w przeszłości i próbują montować. Natomiast u nas, ponieważ nasi politycy, jak widzimy, jedynym ich pomysłem jest puścić ten statek pod tytułem Polska, jak wiatr zawieje z zachodu czy ze wschodu, czyli brak celów jakichś wielkich, poważnych, no to i naród wychowywany w takim duchu, żeby niespecjalnie miał zakorzenienie w przeszłości, bo to dopiero daje mi rozumienie. Ja sam, no bo oczywiście może to jest jakieś zwichnięcie zawodowe jako historyka. Przecież różne człowiek ma chwilę, kiedy na czymś pracuje, coś się zmaga i są trudności. I kiedy sięgnie do tego, co się działo w przeszłości, do tych bohaterskich postaw, no z tego jest potworna siła do dalszego działania. Chce się. Chce się, bo widzi się, że ktoś więcej jeszcze ofiarował. W związku z czym, no to tak jest. Nie rozumie się siebie, nie rozumie się swojego społeczeństwa i nie wyznaczy celów. No chyba tylko tyle, żeby wypić i zakąsić. Prosimy bardzo. Szczęść Boże, Andrzej ze środkowo-południowej Polski. Prosimy. Chciałem powiedzieć, ci, co walczą z Kościołem, chcą chyba zamienić kratki z konfesjonału na kraty więzienne i tam albo w sądach dawać ludziom rozgrzeszenia. Dlatego na gwałt budują państwo policyjne poprzez wprowadzenie strzelania do ludzi przez policję bez ostrzeżenia. Paralizatory już chyba wprowadzone, czy mają być wprowadzone. Powszechną inwigilację oraz szybką likwidację budek telefonicznych, no żeby już wiedzieli skąd kto dzwoni i no żeby wszystko mieć w ręku. Ale nie widzą, że sądy są bardzo niewydolne, a więzienia przepełnione. A więc nie jest to w ogóle ten ich zamysł realny. Poza tym, jeśli zniszczą obecne finansowanie Kościoła, to później ci jego przeciwnicy będą musieli finansować albo Kościół, albo na masową skalę więzienia. No chyba lepiej załóżmy zostawić tak, jak to jest z tym Kościołem
i nie finansować tych, nie budować tych więzi, bo będzie znowu państwo więzienne, policyjne, więzienne. Oprócz tego, jeśli zabiorą dzieciom religię, a więc tym samym te 10 przykazań, to w zamian nie da się dzieciakom wcisnąć tych ogromów przepisów, w którym się sami profesorowie gubią, bo tam jest mnóstwo sprzeczności. To by było tak już prawie to, ale jeszcze chciałem dodać tylko na koniec, że pan profesor wspomniał, że władza była agenturalna. No moim zdaniem to ona jest. To nie jest tak, że to się nagle skończyło i oni od tego roku powiedzieli, że już nie będą agenturą. To się dalej ciągnie, tylko w jakiś taki bardziej wyrafinowany, ukryty sposób. No i dlatego mieliśmy test smoleński i to wszystko. No to tyle. Dziękuję pięknie. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Panie Andrzeju, pan powiedział to finansowanie Kościoła, też tutaj musimy rozumieć ten fundusz kościelny, który chce jak gdyby się zamknąć, on nigdy nie był taki jak powinien, prawda, to było gdzieś kiedyś jeszcze proponowane przez państwo komunistyczne i to komuniści wymyśleli, że będą jak gdyby oddawali to, co zabrali, czy zabrali i teraz to wytwarza konkretne dochody i to miało wracać do Kościoła, tak naprawdę chyba do 89 roku wracało, by niszczyć Kościół, tak w różnego, pod różnymi postaciami, a nigdy do końca nie było rozliczenia, ile zabrano Kościołowi tego, co miał, tej własności, tak, którą wypracował czy otrzymał, bo tak to było, nikomu Kościół nie zabierał. To tak jakby komuś z nas zabrano, ktoś się dorobił, wypracował i mu to zabrano, tak? I mówiono, że wszystko jest w porządku, ciesz się w ogóle, że żyjesz. No i tej sprawiedliwości nie doświadczyliśmy w Polsce, tak? Ludzie, którym zabrano i Kościół też został niesprawiedliwie potraktowany, jeżeli mówimy o parafie, zgromadzenia zakonne, o różnego rodzaju instytucje, bo mówimy o ziemi i o dobrach materialnych, o potężnych nieraz budynkach, szpitalach, szkołach. Więc to cały czas jest no, chore. A dzisiaj podnosi się, że jak gdyby coś jak Kościołowi damy, no to on jest jakimś obdarzony dobrodziejstwami. A tu mówimy o nieustannej niesprawiedliwości i tej sprawiedliwości nigdy nie stało się zadość. Cały czas żyjemy w chorej sytuacji. No jeśli mam go się do tego odnieść, bo powiedzmy sobie szczerze, Kościół w Polsce na szczęście jest finansowany przez tej głównej masie przez wiernych. I taka jest rzeczywistość. Natomiast rzeczywiście, jeśli bierzemy pod uwagę sposób jego funkcjonowania w całym ustroju też państwowym, to te dobra materialne są po to, żeby zapewniać niezależność od państwa. I to zawsze tak było, że to dawało też możliwość swobody wypowiadania się w sprawach politycznych i tak dalej. Państwo to odebrało, chcąc odebrać tą niezależność, prawda, funkcjonowania Kościoła, bo chodziło w czasach komunistycznych o jego zniewolenie. I ten fundusz kościelny mniej więcej tak funkcjonował, że niby to jest rekompensata, natomiast wydaje mi się, że współczesny rządzący to jeszcze tak, żeby wziąć takie finansowanie pełne Kościoła, to oni by się może nawet zgodzili przez te podatki, no wtedy mieliby wpływ, prawda, i tą władzę, tak jak w wielu krajach zachodnich, no do tego nie dochodzi. Natomiast rzeczywiście jest tutaj ta niesprawiedliwość, o której ojciec mówi, bo jak się weźmie majątek, z tego majątku olbrzymi, z tego majątku mogą być jakieś dochody po to, żeby utrzymać instytucje, szkoły, wszystko, no to ta władza absolutnie się z tego nie rozliczyła, a w tej chwili chce odebrać no, te pieniądze, które jakoby miały rekompensować ten zagrabiony majątek. To są pewne rzeczy, które trzeba ludziom tłumaczyć, bo inaczej cały mechanizm jest taki. Państwo płaci, prawda, na Kościół. My płacimy. Tak. A co te kratki konfesjonału i kratki? Może nie aż tak więzienne jeszcze. Mhm. Natomiast tutaj jest taka rzecz. Dzisiaj, jeśli chce się zniszczyć człowieka, instytucję jakąś i ma się monopol medialny, to można nie zamknąć go fizycznie do więzienia i stworzyć mu więzienie za życia. To znaczy zniszczyć tak dobre imię, że on w otoczeniu swoim będzie uznawany za bandytę, złodzieja, zboczeńca, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
proszę zauważyć, jakie są możliwości totalnego państwa, czy totalnej dominacji w mediach, że człowieka można zrobić z dobrego bandytę i odwrotnie, wybielić. I w tym sensie to się nieraz dzieje, prawda, że kogoś robi się nagonki tak zwane medialne. Podsłuchy, o których pan mówił, one mogą być podsłuchami takimi służb specjalnych, ale równie dobrze tymi medialnymi i nagle się jakąś prywatną rozmowę ujawnia, na niej nabudowuje się nie wiadomo jakiej rzeczy. I to jest rzecz, no, Orwell, prawda, wielki brat, który, i to przed tym trzeba się bronić. Właśnie rzeczywiście jest tak, ludzie to zrozumieli przy okazji chociażby tych demonstracji i to ludzie nawet nie słuchający Radia Maryja, że w tej chwili obrona na przykład telewizji Trwam i to w tych wiecach się przejawia, jest obroną wolności. Tak jak za czasów komunistycznych to było, że Kościół i zaborów. Kościół i wolność to jest trochę to samo. Jest tak, bo fundamentem każdej wolności w sferze życia publicznego jest wolność religijna. Ona jest fundamentalna. A dzisiaj nie da się duszpasterzować w sposób pełny. To nie są inne czasy. Bez dostępu do mediów. Czyli bez wolności słowa w tej przestrzeni religijnej nie ma w ogóle wolności słowa jako taki, a jeśli nie ma wolności słowa, to nie ma też wolności politycznej. To wszystko jest związane. Bez prawdy w życiu publicznym wolność jest czystą. Pytamy się zawsze, co ten przekaz, tak, w mediach, z czym jest związany? Co jest fundamentem, podstawą tego przekazu? Dokładnie tak. Prosimy bardzo. Halo, halo? Halo? Witamy serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Mówi Paweł Dyduła z Hiszpanii Zbory. Prosimy, panie Pawle, słyszymy pana dobrze. Mm-hmm. No nic, bardzo, bardzo dziękuję za waszą telewizję. Bardzo, bardzo dobra analiza, zwłaszcza Hiszpanii i tego, co się dzieje w Polsce. Ja mieszkam od 21 lat tutaj w Hiszpanii. Przyjechałem, miałem 20 lat i mogę powiedzieć, że wszystko, co pan Ryba powiedział, jest prawdą. Biorę udział tutaj w życiu Kościoła hiszpańskiego. Ale można powiedzieć, że reakcja Kościoła hiszpańskiego była bardzo spóźniona. I tak jak pan profesor Ryba właśnie dopiero co zaznaczył, że brak mediów katolickich spowodował brak reakcji Kościoła, dopiero od dwóch lat działają dwie stacje, które tak naprawdę powiedzmy propagują poglądy Kościoła katolickiego i przez 18 lat, 20 lat jestem w Hiszpanii i praktycznie to był dokładnie czas, kiedy zaczęła być wprowadzana ideologia nowej lewicy. Ludzie absolutnie nie zdali sobie sprawy właśnie ze względu na tak spokojną, pełzającą, wchodzącą bardzo po cichu do domu przez ekran telewizyjny ideologię, absolutnie nie zdali sobie sprawy i tutaj nazywamy to zmiany wody w akwarium. Nie wiedzieli, co się dzieje. I w momencie dopiero, gdy weszły rządy zapateryzmu, zdali sobie sprawę, że wszystko jest postawione na głowę. I było za późno. Myślę, że to są takie trzy filary, gdzie atak na Polskę jest teraz przygotowany i realizowany. I to jest dokładnie taka sama sytuacja jak w Hiszpanii. To jest po prostu system sądowniczy, przede wszystkim legislacyjny, gdzie wszystko jest przygotowane od samego początku i gdzie są wprowadzani ludzie nowej izbiedzy i przede wszystkim uniwersytety. Uniwersytet Komputense w Madrycie, gdzie no podobna jest ta sytuacja jak w Polsce, Uniwersytet Warszawski. I brak mediów. Niech nikt się nie łudzi w Polsce, że bez mediów będzie się dało ten atak wygrać. To, tak jak powiedzieć, zostało zmonopolizowane wszystkie kanały telewizyjne prywatne, zostały zmonopolizowane przez jednego właściciela. Ten właściciel udostępnił je, no komu je udostępnił, wiadomo komu je udostępnił i tam właśnie była filtrowana przez 20 lat ideologia nowej izbiedy, która na początku w sposób bardzo delikatny nawet popierała Kościół, ale krytykując na przykład Jana Pawła II jako za bardzo doktrynalnego, jako za bardzo konserwatywnego i tu też chciałbym zwrócić właśnie uwagę w Kościele polskim, żeby zdano sobie sprawę, że nie ma dialogu, nie ma żadnego dialogu, że z tymi ludźmi nie ma dialogu i że tutaj należy po prostu bronić praw ewangelicznych, bronić Kościoła, w którym jest Chrystus i nie wdawać się, jakby to powiedzieć, ani kroku do tyłu, non possumus,
prawdziwa i jedyna pozycja, z jakiej można występować, jest pozycja kardynała Wyszyńskiego i oczywiście nie unikać dialogu ze stroną, która atakuje, ale absolutnie, mówię tutaj o Kościele polskim, nie cofać się i bronić moralności, bronić etyki, bronić małżeństwa, bronić edukacji dzieci. I nie ma, ponieważ tutaj mnie się wydaje osobiście, no bo nie tutaj atakować Kościoła hiszpańskiego, że problem jednak jest w Kościele hiszpańskim, który zbyt dużo czasu nie odpowiadał w sposób konkretny na ataki, ze względu na to, że być może, że był szantażowany, ale to doprowadziło do tego, że właśnie ta ideologia Brukseli, ideologia nowej izbiety weszła absolutnie na pryncypalne dziedziny życia społecznego. Tak jak mówię, przede wszystkim jest rozwiązany system sądowniczy, gdzie sądy, gdzie sędziowie są już adoktrynowani i nie są jak wydawać sentencje, uniwersytety i później cały system administracyjny przestaje funkcjonować ze względu na to, że jest, powiedzmy na przykładzie policji. Policja nie jest w stanie, ani partia cywil tutaj w Hiszpanii, wykonywać swojego zawodu jako obrońcy prawa. Oni są zwykłymi funkcjonariuszami administracyjnymi i robią to, co z Ministerstwa Wewnętrznego na przykład jest im nakazane. Nie mogą robić więcej. Także odpowiedzialność jest zminimalizowana od A do B i był poruszony temat, i na tym kończę, na przykład, że pan profesor Ryba powiedział, że ci ludzie w pewnym czasie stają się tacy. Być może to jest prawda, ale ja znam tutaj sędziów, znam ludzi z aparatu wewnętrznego, związanych również z Kościołem i mogę powiedzieć, że mnóstwo z tych ludzi w pewnym sensie prowadzi podwójne życie, ponieważ z jednej strony moralnie zdają sobie sprawę, że pracują lub przyczyniają się do jakby to powiedzieć, do tego, żeby niewinnych ludzi lub ludzi, którzy są oczerniani, nie bronić, ale z drugiej strony jako cywile, jako ludzie na ulicy, skarżą się na system, skarżą się na bałagan, skarżą się na rząd, powiedzmy ten były rząd, pana Zapatero, i wiedzą, że wszystko jest źle, ale czynnie biorą udział. Jest pewnego rodzaju schizofrenia społeczna, gdzie całe armie urzędnicze, ponieważ na tym się oparł ten kraj, jest podzielony na ludzi z administracji, na ludzi, którzy pracują na własną rękę lub w firmach. Kraj jest podzielony i urzędnicy, wiedząc, że uczestniczą w tym misterium zła, oni wiedzą, ponieważ każdy człowiek w środku wie, mamy zasiane to ziarno prawdy, że pracują dla systemu, jednak przyjął się coś społecznie takiego, że to jest system, nic nie możemy zrobić, także pracujemy dalej, bierzemy pieniądze, nic na to nie poradzimy i ktoś to musi naprawić. Panie Pawle, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Panie profesorze. No, cieszę się z tego głosu, bo no, jak mówię, ja w Hiszpanii bywam okazjonalnie, natomiast pan tam mieszka, a kraj jest dobrym przykładem, bo powiadam, trudno jest w Europie znaleźć lepszy przykład kraju katolickiego, który nim przestał być realnie. Znaczy, że wszystkie zabytki, kultury, nie wiem, szlak pielgrzymi, Santiago de Compostela, można tysiące takich rzeczy wymieniać, jest tak przesiąknięte kulturą katolicką. Nazewnictwo, prawda, to nazewnictwo również, które przeszło do Ameryki Łacińskiej później. Wielkie wizje chrystianizacji Chin. Było kiedyś wizja państwa katolickiego globalnego za czasów, powiedzmy, Hiszpanii, jeszcze w czasach nowożytnych. A dzisiaj nie ma tych celów, po prostu tak naprawdę żadnych, poza tym, żeby wygrać mundial albo jakiś mecz. Mówię o całej zbiorowości. Jest to, i pan zwrócił uwagę na jedną rzecz, że to zwycięstwo nowej lewicy w kulturze jest, a później w administracji, bo później jest pochód przez instytucje, jest związane z biernością katolików. Że jest jakieś poczucie winy, czy powinno być, bo to nie jest tak, że zawsze nieuchronnie dziejowy pochód, prawda, Kulturkampfu jest zawsze zwycięski. W Niemczech nie był zwycięski wtedy, a we Francji był. W Portugalii najpierw, a później się cofnęło. To nie jest tak. W Polsce był Wyszyński, prawda, i uratował przy najgorszych czasach, jakie można sobie wyobrazić.
da się... Nawet jak to zrozumieć, tak? Kilka lat zamknięty, prawda, odosobniony od Kościoła. Jak do czegoś takiego mogło dojść? No oczywiście, ale po pierwsze to samo zamknięcie miało swój wymiar, bo to działało strasznie na psychikę ludzką, że Kościół jest zniewolony i że to cierpienie, nawet jeśli to cierpienie i to zniewolenie jak gdyby wyzwalało w ludziach pewien opór. Nowy czas, nowe sposoby teraz. Tak. A później, kiedy przygotowywał się do tego, jak go wypuszczą do Wielkiej Nowenny. I to są rzeczy, które powinny nas mobilizować. I pan zwrócił uwagę na taką, jeśli ja dobrze to odczytuję, na to, żeby nie pozbyć się tej naiwności. Ona jest gdzieś w nas, tej takiej naiwnej czułostkowości. Ja to obserwowałem, dyskutując z różnymi ludźmi, kiedy mówię, no nagle ustawa robi z wszystkich rodziców w Polsce przestępców. Prawda? No bo kto dał klapsa, ten przestępca, kto podniósł głos, to też, bo przemoc stosuje. I tak się czułostkowo żeśmy się dali manipulować, bo w telewizji widziałem, jak ktoś zamordował dziecko. To są fakty jakieś, prawda? Skumulowane w jednej nieustannie po to, żeby wytworzyć przekonanie, że rodzina to jest patologia z definicji. Trzeba ją chronić i ustawą państwową, prawda? Wkraczać z butami w tę instytucję w naturze. I nikt się nie diagnozował, czy niewielu diagnozowało, że to jest próba zrewolucjonowania dzieci, zbuntowania ich przeciwko rodzicom. Nie, bo my jesteśmy czułostkowi. Rozum uruchomić. Uczucia podporządkowane rozumowi, a nie dać się manipulować. Oczywiście i tu jest to, o czym pan, to co pan podkreśla, żeby w dzisiejszych czasach, no mamy je takie, a nie inne, trzeba je zrozumieć, da się ten dialog społeczny, to mówienie prawdy uskuteczniać, kiedy ma się jakąś przestrzeń medialną, bo tak jest bardzo, ale to bardzo trudno. I brak podjęcia, brak zrozumienia, w jakich czasach się żyje, brak wykorzystania takich środków może doprowadzić również do tego, że nagle przestaję mieć głos, bo mnie nie słyszą. Prawda, bo ludzie żyją z telewizorem 5 godzin dziennie, a nam przechodzą raz na godzinę w tygodniu. No i weź tu przegadaj to wszystko, co jest problemem. Ja ku nadziei uważam, że sprawa w Polsce nie jest przegrana wbrew tym wszystkim zagrożeniom, ze względu na to, że wielu ludzi rozumie istotę walki, gdzie ona jest. Czyli jak pan czytał, jest opór, zdrowy opór, czy jest jeszcze coś? Bo myślę, że oprócz oporu tego zrozumienia i identyfikowania wroga jeszcze trzeba zrobić jakiś krok. Jest jeszcze całe elementy zachowanego obyczajowości chrześcijańskiej. I w sferze, powiedzmy, takim życia domowego wiele szkół jednak i patronów sensownych sobie daje i tu próbuje jakieś programy wychowawcze i myślących nauczycieli i myślących księży. To jest bardzo ważne w tym wszystkim, to jeszcze jest na tyle zdrowe, że przy zrozumieniu, z czym mamy do czynienia zewnętrznie, nie dawaniu się manipulowaniu, no ktoś powie, za chwilkę ktoś tam ogłosi, jak pedofilię na przykład w kościele, znajdzie jeden, drugi czy trzeci przykład i nabuduje na tym teorię wielką. Przecież to było już. Przecież to było w czasach Goebbelsa, po encyklice Piusa XI zaczęła się wielka kampania antyklerykalna, że zboczeńcy nam tu coś zarzucają. No było. Po to, żeby wyeliminować Kościół z krytyki, prawda, zachowań tych nazistów. No i po prostu trzeba rozumieć historię i tak dalej. Więc walczyć o kulturę należy w szerokim tego słowa znaczeniu, bo inaczej to jest walka o rozum, walka o po prostu człowieka. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Temat Nowy Kulturkampf, czyli walka o kulturę we współczesnej Polsce. Dziękuję też państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.